W Jaśle apelem poległych oraz koncertem pieśni patriotycznych uczczono 120. rocznicę urodzin majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Był żołnierzem Legionów Polskich, kawalerzystą i olimpijczykiem. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku, a później stworzył pierwszy oddział partyzancki, którym dowodził do śmierci w boju wiosną 1940 roku. Uroczystości rocznicowe odbyły się przed pałacykiem rodu Sroczyńskich w Jaśle należącym do wujostwa Henryka Dobrzańskiego. Tutaj rozpoczynał praktycznie swoją przygodę z jazdą konną, ponieważ było duże gospodarstwo, duża posiadłość ziemska. Sroczyńscy słynęli z hodowli koni i Hubal, jak podają przekazy rodzinne, na początku podobnoż bał się tych zwierząt, a później, wiadomo, osiągnął bardzo wiele w sporcie jeździeckim. Podczas apelu poległych przypomniano zasługi majora Henryka Dobrzańskiego Hubala, ostatniego żołnierza września, pierwszego partyzanta w okupowanej ojczyźnie. Wymieniono również zasługi jego towarzyszy broni, m.in. kaprala Antoniego Kosowskiego-Rysia oraz ułana Józefa Kośki, z którymi zginął w ostatniej walce oddziału z hitlerowcami pod Anielinem. To było podtrzymanie polskości. To było jakby przedłużenie państwa polskiego tutaj, nie za granicą, tylko tutaj. I przede wszystkim on był tak, z jednej strony obrońcą tych ludzi, z drugiej strony był jednocześnie jakby administratorem, sędzią, rozprawiał się z tymi, którzy działali na szkodę państwa, społeczeństwa polskiego. Oczywiście walczył z Niemcami też. Na zakończenie uroczystości z koncertem pieśni patriotycznych wystąpiły połączone chóry państwowej i prywatnej szkoły muzycznej w Jaśle. Nim próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiął.